Cześć kochani, tu Kasia i Ola, a to jest program Hotplota Tygodnia w SK TV, hity na czasie. W naszym programie zawsze najgorętsze ploteczki, a dzisiaj będzie m.in. o tym, co Liam zostawił na pamiątkę Miley Cyrus. Dowiemy się również, kogo wstydzi się Kris Jenner. Zaczynamy! Hotplota. Oglądacie program Hotplota Tygodnia w SK TV, hity na czasie. Podobno Miley Cyrus już nie jest z Liamem, ale on okazał się być bardzo, bardzo dobry i zostawił jej pierścionek zaręczynowy, który był wart jedyne 250 tysięcy dolarów. No słuchajcie, może lepiej by zrobił, gdyby zabrał jej ten pierścionek, bo ja słyszałam, że Miley ponoć przez cały czas wypisuje do niego SMS-y, zwłaszcza w nocy. Wydaje mi się, że tu chodzi o to, że ona czuje się taka bardzo samotna w nocy, bo ma duże łóżko, duży dom, no i jest tam sama. A kandydata na faceta nie ma żadnego, no bo po tym występie z Robinem Fickiem to chyba żaden facet do niej nie podchodzi. No właśnie, ona już kiedyś mówiła, że akurat Liam to miłość jej życia, więc ja już mówiłam to wcześniej, Miley po prostu nie odpuści. Moi drodzy, oglądacie Hotploty Tygodnia w SK TV, hity na czasie. Kris Jenner do tej pory bardzo dobrze ukrywała swoje prawdziwe, prywatne życie, ponieważ nikt nie wiedział, że ona ma siostrę. A ta siostra nazywa się Karen i my już wiemy, że nigdy nie zobaczymy jej w reality show Kardashianów. Bo wiadomo, Kris Jenner zawsze prezentuje idealne życie i wiadomo, no wszystko w rodzinie Kardashianów jest och, ach, idealne, a siostra Kris Jenner niestety, ale ma problemy z prawem i jej faceci mają. Właśnie, i zawsze wybieranie nieodpowiednich facetów. To jest taka czarna owca w rodzinie, a w rodzinie Kardashianów są same białe owce, więc niestety ona odpada, po prostu odpada. Oglądacie program Hotplota Tygodnia w SK TV, hity na czasie. Na temat Piotra Adamczyka i Weroniki Rosati krążą różne plotki. Ja wyczytałam, że kiedy ktoś zadzwoniłby z Hollywood, że jest jakaś rola w serialu, no to Weronika od razu by się spakowała i poleciała. A ty, Kasia, przeczytałaś coś zupełnie innego. Tak, ja przeczytałam informację, że menadżer Weroniki już jej załatwił castingi do jakichś zagranicznych produkcji, a ona powiedziała, że ona nie poleci do Stanów Zjednoczonych, bo ona musi zostać z Piotrem, bo ona się boi. Pamiętacie, Kate Ross ciągle latała do Paryża. No i dlatego Adamczyk w końcu się z nią rozstał, bo on nie lubi takich związków na odległość. No i ponoć dlatego Weronika woli zostać w Polsce. No słuchajcie, nie wiemy, jaka jest prawda. Nie wiemy, no Weronika jest nieprzewidywalna, no ale wiesz, może jeżeli się tak bardzo zakocha w Piotrze, no to wreszcie w Polsce zostanie. Hotplota. Kochani, na zakończenie dzisiejszej Hotploty Tygodnia w SK TV, hity na czasie, trochę o Kim Kardashian, bo było już o Kris Jenner, więc o Kim musimy wspomnieć, a ona ostatnio powiedziała coś, co mogło zaboleć jej mamę i to bardzo mocno. Ona powiedziała, że absolutnie do swojego nowo wyremontowanego domu, gdzie mieszka z Kanye Westem i ze swoją córeczką, nigdy kamer nie wpuści i także w reality show będzie się pojawiała rzadziej. Mm-hmm. Więc ja myślę, że Kris Jenner to po prostu chyba zginie z rozpaczy. A ten Kanye West mocno przewrócił jej w głowie. Ja nie wiem, wydaje mi się, że Kris Jenner będzie musiała z nim ostro porozmawiać i przemówić mu do rozsądku, skoro chcą nadal zarabiać grube miliony. No wiesz, mi się wydaje, że po prostu Kris Jenner będzie często zapraszała Kim na obiady i wtedy właśnie będzie ten czas, żeby zrobić jakąś aferę w tym reality show, żeby coś się po prostu działo. Albo będzie ukryta kamera. Albo właśnie, Kim nie będzie o tym wiedziała, ale potem może być afera. No właśnie. My się z wami żegnamy. To by było już na tym akcentem. Tak, że będzie ukryta kamera. Także do zobaczenia. Pa.